Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turisty52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, dzisiaj bierzemy się za zadania poboczne, które nam zostały oczywiście w naszym pięknym dzienniku. Moi drodzy, po pierwsze, myślę, że zrobimy zadanie z kowalem, bo to nie powinno być trudne. Chodźmy do dolnej dzielnicy i chodźmy porozmawiać z Wielandem. Cóż, no Wieland tutaj pracuje i chyba wolałby może pracować gdzieś indziej, prawda? Także sprawdźmy to. Tak troszeczkę poszłam od tyłu do niego tak dziwnie. Ale tutaj też na spokojnie dojdziemy. Witam serdecznie. Cześć Wieland. Nie chcę kowadła, tylko chcę ciebie. Interesuje cię dobrze płatna praca? Co? Zawsze po prostu wegetuję tutaj, tylko moje dawne kontakty z wolnego obozu i drwale poza miastem wciąż mają dla mnie pracę. Pomyślałem, że sytuacja się poprawi, jeśli nie będę musiał już płacić podatków, ale w dolnej dzielnicy jest jeszcze mniej pracy. Kuźnia znajduje się w wolnym obozie, czy masz z tym problem? Nie, nie mam nic przeciwko, tu w mieście traktowali mnie jak śmiecia. Nie rozumiem, dlaczego miałbym tu dłużej zostać. Okej, więc jesteś zatrudniony. Po prostu skontaktuj się z Vorinem, który zabierze cię do Estanio i poinstruuje, co dalej. Dzięki, ruszam w drogę. Dobra, to było proste. Kolejna rzecz. Konkurencja. A, to mamy odebrać sobie te kości, dobra. Winkfintny smak. To jest trochę problem, bo nie wiem, czy uda nam się to zrobić. Dlatego, że potrzebujemy się dostać do... O, jest Gregorius. Kości są gotowe. Pójdziesz teraz do Pascala i dasz mu kolejną lekcję życia. Okej, zrobię to. Już wam mówię, o co chodzi, bo okazuje się, że wcale nie musimy Liska śledzić i w sumie nic byśmy się nie dowiedzieli. Ale tu gdzieś, podobnoż, są jakieś kwatery rekrutów. Tylko, że chodzi o jakieś inne chyba kwatery. Znaczy, nie do końca w sumie rozumiem, co solucja miała na myśli w tym wypadku. Ale no dobra. Tam w ogóle na drzewie coś jest? Ciekawe. A tu są kwatery rekrutów. Niestety oni tutaj będą mi chyba przeszkadzać. Chociaż widzę, że już nie. Mamy skrzynię Liska i w środku mamy notatkę. Właśnie ta notatka nas interesuje w tym wypadku. Czyli to było jednak prostsze niż sądziłam. Co to za bransoleta mam? Bransoletę zdrowia. Nie dziękuję. Lepsza jest ta nasza, która nam daje bonus. Czy ja mam odpowiedni amulet założony już na siebie? Tak, dobra. Sprawdźmy tę notkę. Hej, Lisk, od jednego ze strażników bramy słyszałem, co zrobiłeś z Kortem. Ta tłusta świnia nie zasługuje na nic innego. Zostaw mi kilka butelek Wes Asun, Boltan. Pod skryptum nadal wisisz mi za twój ostatni zakład. Mamy tutaj to, co chcieliśmy. Mam dowód na winę. Powinienem powiedzieć o tym Kortowi. Dobra, to idziemy do Korta w takim razie. Czyli tutaj bardzo ładnie nam się te questy chyba dzisiaj porozwiązują. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo staram się, żeby już wrócić do tej fabuły i ciągnąć dalej. Cześć, Kort. Dowiedziałem się, kto każdej nocy zakrada się do twojego magazynu. Naprawdę? Kto to jest? Mów! To Lisk, jeden ze strażników. Jak się tego dowiedziałeś? W jego skrzyni znalazłem kilka butelek Wes Asun i kartkę z dowodem. No to teraz mamy tego drania. To będzie go drogo kosztować. Co zamierzasz zrobić? Nie martw się, coś wymyślę. Masz trochę złota. Wrócę jakąś godzinę. Do tego czasu zdołam coś wymyślić. Okej, za godzinę, tak? Dobra. To nie ma problemu. To myślę, że na spokojnie do wolnego obozu możemy iść oddać tego questa w kopalni. Plus możemy pograć chyba w tą partyjkę tej siódemki. Bardzo ładnie, bo... Brakowało mi takiego, wiecie, kończenia zadań, a nie takiego... W sensie, wiecie, bardziej zadania by mi teraz pasowały niż eksploracja. Dlatego pod tym względem się akurat bardzo cieszę. Musimy wejść do kopalni, no tak. To nie jest takie proste przecież.
chyba się nie pomyliłam. W kopalni będzie ziomuś, nie? Czyli tutaj na dole. Tak jest. Hej! Znalazłem kowala. Wieland chce dla was pracować. Już to jest i pracuje. Dzięki za pomoc. Weź to. Niestety nie mamy więcej. Jest coś jeszcze do zrobienia? Tak, myślę, że może być coś. Zauważyłem, że Thorn od jakiegoś czasu nie pracuje, tylko siedzi w tawernie. Wygląda na to, że Damuel jeszcze tego nie zauważył, ponieważ nie słyszałem, żeby go przeklinał. Okej, Thorn, tak? Czyli Thorn siedzi aktualnie w karczmie i się opierdziela. No dobra, idziemy to sprawdzić w takim razie. Ja z nim nie mogłam wcześniej rozmawiać, także chyba jakiś mikrokwestik będzie z tego. Zobaczmy. Karczma. Karczma była tu. Cześć, Thorn. Jesteś na zielono. Dlaczego tak tutaj siedzisz? Wyglądasz na przygnębionego. Proszę, zostaw mnie. Nie chcę się teraz rozmawiać. Powiedz, co się dzieje. To nic, zostaw mnie samego. Estanio już zauważył, że nie pracujesz, a skoro on zwrócił na to uwagę, to wkrótce Damuel też się o tym dowie. Więc naprawdę chcesz, żebym wrócił do pracy, tak? Nie sądzę, że naprawdę przejmujesz się moimi zmartwieniami. Naprawdę mnie obchodzą. W porządku, więc po śmierci naszego kowala i opróżnieniu kuźni kopalni naprawdę miałem nadzieję, że zdołam ją przejąć. W końcu pracowałem w kuźni na farmie Orina od dziecka, zanim znalazłem się w wolnym obozie. A potem usłyszałem, że Estanio wynajął cię, żebyś znalazł kowala poza obozem. Czuję się niesprawiedliwie i nie rozumiem, dlaczego Damuel i Estanio wybrali miastowego zamiast jednego z naszych. Chcesz mi pomóc? Porozmawiaj o tym ze Estanio. Nie sądzę, że wyrzuci nowego kowala, ale może uda się znaleźć kompromis. To czemu do niego nie poszedłeś, debilu? Kurde, jak chciał pracować, to mógł iść do Estanio. I powiedzieć, no kurde, nawet jak to usłyszał, to mógł podejść. No ale dobra, no to załatwimy to jakoś, myślę. Zobaczmy. Aby się udało jakoś to rozwiązać kompromisowo, faktycznie. Siemano. Wiem już, co się dzieje z Thornem. Cóż, jestem ciekaw. Chciałby zostać nowym kowalem. Nie podoba mu się fakt, że mieszkaniec miasta podjął się tego zadania. Tutejsza kuźnia od dawna nie była używana i wiele pracy zostało niedokończonych. Myślę, że przynajmniej na razie przydałby się drugi kowal. I powiedz mu, że powinien od razu pokazać Wielandowi, jak prawidłowo topić naszą rudę. Co powiesz na nagrodę? W porządku, powiedz Thornowi, żeby wymieniał każdą zebraną rudę na roperi. Wtedy zwrócę jego wydatki. Dobra, czyli poszło prosto. Myślę, że poszło dobrze. Super, takie proste kłościki, szybkie. Wiecie, niektórzy może ich nie lubią, bo to takie questy przynieś, podaj, pozamiataj. Ale one też są potrzebne, żeby, wiecie, tak troszeczkę rozrzedzić to wszystko, nie? Dobra, Thorn. Rozmawiałem z Estanio. Uważa, że pracy jest dość dla dwóch kowali. Powinieneś także pokazać Wielandowi, jak prawidłowo topić rudę. Dzięki, że wstawiłeś się za mną. Lubię pracować w kuźni. A jeśli warunek jest taki, że muszę czegoś tych miasta nauczyć, to niech tak będzie. Jak mogę ci podziękować? Estanio powiedział, że mogę wymienić u ciebie rudę na roperi. A tak, dobrze, więc niech tak będzie. Wartość wymiany wynosi 200 za kawałek magicznej rudy. Za normalną rudę mogę dać tylko 5. Okej, bryłki żelaza i bryłki rudy możemy wymieniać. W porządku. No okej, wykwintny smak, konkurencja. Myślę, że pójdziemy do krepu teraz. Właśnie pograć. Musimy pamiętać o tym, żeby grać tylko w siódemkę. Cześć, Pascal. Wyzywam cię na rundę śmiesznej siódemki. Świetnie, jestem gotów w każdej chwili. Zagrajmy. Co takiego? Śmieszna siódemka. Jaka jest twoja szczęśliwa liczba? Nie mam pojęcia. Mogę wejść? Mogę. Konkurencja. Tylko na siódemkę. Stawiam na 7. Jesteś pewny? Okej, okay, jak? Ile chcesz obstawić?
stówę. Zakłady obstawione, niech rozpocznie się gra. Wygrałem. W rzeczy samej wygrałeś, ty szczęściarzu. Kolejna rundka. Stawiam na... Fuck! Nie na 6. Przerwij zakład. Zagrajmy jeszcze raz. Śmieszna siódemka. Stawiam na 7. Stówka. Okej, możemy powtórzyć, no nie? Postaw zakład. Niech rozpocznie się gra. Wygrałem. Rzeczy samej. Kolejna rundka. Stawiam na 7. Powtórz ostatnią stawkę. Dobra. Dobra, tak możemy chyba w nieskończoność, co? 7. Powtórz ostatnią stawkę. Postaw zakład. Wygrałem. Tak jest. Stawiam na 7 i tak będziemy w kółko chyba robić w takim razie. Postawiamy zakład. Wygraliśmy, wygraliśmy. Stawiam na 7. Powtarzamy stawkę. Stawiamy zakład. Wygraliśmy po raz kolejny. Siódemeczka. Ostatnia stawka. Stawiamy zakład. Kurde, ile tak możesz grać, nie? Nie mam pojęcia. Tylko na siódemkę. Okej, czyli musimy to robić do momentu, aż gościu po prostu zbankrutuje chyba. Niestety trochę to będzie żmudne, bo na pewno gościu ma dużo kasy. Ale z drugiej strony my też się dużo tutaj wzbogacimy, nie? Bardzo ładnie. Siódemeczka znowu. Nie no, ładnie, ładnie, bardzo. Kurde, i tak będziesz mógł grać chyba do iluś tysięcy złotych, podejrzewam. Złotych monet. Nie mam pojęcia. 7. O, matko, dobra. Co tam u was, moi drodzy? Ja sobie w międzyczasie właśnie poklikam. Kolejna rundka, tak jest. Siódemeczka i tak w kółeczko, no. Co tam, moi drodzy? Kurde, dzisiaj... O, przecież nic nie obstawiłeś, taka gra nie ma sensu. Hej, gratuluję wygranej, szacunek. Czyste szczęście. Nieważne, wiesz co, mam dzisiaj dobry dzień. Już dzisiaj wygrałem. Chodź, usiądź ze mną, postawię ci coś. Dzięki, ale nie mam czasu. Okej, jednak moja oferta nadal będzie aktualna. Jeśli znajdziesz trochę czasu, możesz przyjść. Oczywiście postawię ci drinka. Nie ma to sensu, bo gościu będzie nas chciał oszukać i nas okradnie z pieniędzy. Więc, a nie ma za to jakiegoś dodatkowego expa, także nie ma sensu z nim pić. No, ale na czym ja skończyłam? No tak, pytałam, co tam u was, bo... Kurde, ja wreszcie mogę odpocząć. Pascal jest spukany, nie mógł już nic więcej wypłacić. Czy to oznacza, że moje zadanie skończone? W rzeczywistości jesteś daleki od bycia spukanym. Jest daleki, nadal ma zaliczkę, którą zapłacił za zakup. Prawdopodobnie weźmie ją teraz, by móc znowu uprawiać hazard. Dzięki ci, jak mówiłem, możesz zatrzymać pieniądze. No to dzięki, bo dużo zarobiłam na tym. Super, idziemy jeszcze do naszego ziomala tutaj i zobaczymy, czy coś wymyślił. Jesteś nareszcie. Dlaczego to trwało tak długo? Znowu potrzebuję pomocy. Znowu chodzi o tę sprawę z butelkami. Tak, powinieneś był się domyśleć. Okej, co się dzieje? To oczywiste, nie przychodzi mi do głowy, jak mógłbym zemścić się na tym draniu. Teraz chcesz, żebym zasugerował, jak odpłacić się? Dokładnie, w końcu za to ci płacę. Właściwie jeszcze mi nie zapłaciłeś, co z biżuterią? Cały twój wysiłek będzie tego wart. Obiecuję ci, następnym razem dostajesz biżuterię. A może spróbujemy prawdy? Prawdy? Zgadza się, po prostu powiem Argosowi, kto nasikał do wina. To nie najgorszy pomysł, też o tym myślałem, ale jak chcesz to udowodnić? Lisk to szanowany rekrut, nie ma nic na niego. Wciąż mam ten list, który ci pokazałem, to chyba wystarczy jako dowód. Zrób to. Dobra, to idziemy do Argosika w takim razie. Nie no, fajnie, podoba mi się. Wszystkie questy wykończymy dzisiaj.
Aj, jak pięknie. I wrócimy do fabuły, chociaż myślę, że jak wrócimy do fabuły, to dużo nie zrobimy. Ale z drugiej strony, może mi się tak tylko wydaje, a tak naprawdę zrobimy więcej niż myślę. Dobra, mogłam się w sumie przeteleportować, by było szybciej. Argos jest chyba na tym głównym, przy tej wieży tutaj. Tak jest. Chcę zgłosić przestępstwo. Mów. Rekrut Lisk majstrował przy winie Korta i nasikał do niego, by ukryć kradzież. W rezultacie Kort został pobity do nieprzytomności przez gwardię książęcą za podanie baronowi Sewerinowi sików. Masz na to dowody? Tak, mam ten list Boltana, który obciąża ich obu. Ponadto Kort chętnie zezna przeciwko niemu. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. W takim razie obaj trafią do kopalni złota. Dobra, no to wracamy do naszego zioma. Ale pięknie, Boże, kończymy zadania. Cudownie. Cudownie. Cześć, Kort. Lisk otrzyma zasłużoną karę. Argos pozbył się go na długi czas i wysłał do kopalni złota. Niech facet zginie po drodze. Prawdopodobnie już nigdy go nie zobaczę. W każdym razie oto twoja nagroda. Dziękuję. Niesamowite, te rzeczy są serio cenne. Mówiłem ci, że będzie warto. Tak jest. Ale piękny dziennik, czysty. Oh my god. Dobra. Pięknie. Szkoda tylko, że te dwa questy mi tam wiszą, ale one się chyba anulują w pewnym momencie, bo dostęp do kopalni się anuluje. Z tego, co słyszałam. Dobra, to co? To chyba skorzystamy z łóżka. Gdzieś tu widziałam łóżko. Czym się przywidziało? Chyba mi się jednak przywidziało. O nie, 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 nie wchodzimy tu. Dostaniemy po głowie. W sumie to nie, no, tam też się nie prześpię. Wiecie co? Może skorzystamy sobie z dolnej dzielnicy, tam z łóżka. W sumie, bo to jest jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy. W sumie nawet tutaj chyba możemy się kimnąć, bo nikt na mnie nie zwraca uwagi za bardzo. Dobra, no to ładnie. Czyli co? Jesteśmy w trakcie wykonywania zaplanowanego przestępstwa. Site przekaże mi informacje, których szukam. Okej, Febre jest u korsarzy, prawda? Tam żeśmy podobnoż mieli go. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Bo jak tak, to będzie trochę klops. Ale zobaczymy. Wydaje mi się, że powinno być dobrze. Jeżeli chodzi o te korsarskie bójki, no to na razie tego nie zrobimy, bo mamy dalej mało siły. A tam jednak trzeba się bić na pięści, więc myślę, że to zadanie w ogóle go nie zrobię. Ale jeszcze zobaczymy. Na razie je zostawimy w spokoju. Tak na 100%. W ogóle wydaje mi się, że tutaj już będziemy mieli ostatni punkt teleportacyjny. Już chyba we wszystkich miejscach, gdzie się dało na teleportację, byliśmy. Tu, jak widać, w ogóle mamy przeciwników nowych. Porespione. O nie, nie trafiłam poważnie. Ale to było useless. Niedobrze. Dobra, bo czekam na jakiś teleport, a na razie go nie mam. Być może musimy wejść do obozu. Tak jest, pięknie. Superowo. Otwierane muszle. Ja w ogóle nawet tych muszli nie otwierałam, wam powiem. Okej, czyli mamy teleport. Teraz wypadałoby iść w inne miejsce, prawda? Czyli tutaj. Wiadomo, trzeba będzie się wyleczyć, bo ten ognisty jaszczur trochę mi zadał obrażeń. No ale będzie dobrze, myślę, moi drodzy. Będzie fajnie. Tutaj tylko topielec, więc nie ma się czego obawiać. Okej. No znowu mamy tutaj zrespionych przeciwników. Po
porządku. No, dobra, trafiłam, ładnie. Tutaj mamy tą jaskinię. Ale tam nie potrzebujemy w ogóle wchodzić. Tam chyba musimy iść, ale... Ja bym się jeszcze rozejrzała tu. Tam też będą jaszczurki. Kurde, i to aż trzy. Powiem wam, że na razie nie będę z tymi jaszczurkami chyba się za bardzo spoufalać. Po prostu sobie przejdziemy tutaj. No i tak, wydaje mi się, że musimy tam na dół zejść, także... Co to za bransoleta? No nie mówcie mi, że gościu mi dał tą bransoletę w prezencie, ja ją kupiłam. Trochę słabo, ale z drugiej strony... Tak naprawdę to ja nawet tego nie potrzebowałam zbytnio. Dobra. Lecimy. To chyba będzie tu. Boże, nie tu, tylko tu. Bo to jest jedyne miejsce, gdzie nie byliśmy. No może z wyjątkiem tam, gdzie są te jaszczurki, ale tam chyba... Chyba nie. Tak jest, mamy febrę. Pozdrowienia od Saida, febrę. Twoje dni jako rzeźnika Sun się skończyły. W imieniu wszystkich, którzy musieli przez ciebie zginąć, przyszedłem, aby zakończyć twoje działania. Wygląda na to, że jeden zabójca zabija drugiego. Trochę ironiczne, że... Masz czelność mówić o moim okrucieństwie, gdy to z twoich rąk zginęły dziesiątki osób? Życie jest okrutne, każdy to wie, a nikt nie potrafi temu zaprzeczyć. Ja po prostu bym się tym się kierowałem. Żyj lub pozwól umrzeć, bo ból przyjdzie, ale też odejdzie. Said ma o tym inne zdanie, chce twojej głowy. Jeśli uważasz, że jego bogactwo lub władza przedłużą jego marny żywot, to grubo się myli. Nic nie zyskam, jeśli tu teraz umrę. Mam ostatnie zlecenie, po którym będę mógł zaznać spoczynku. Ludzie jak ty powinni być zamykani w lochach lub od razu mieszani. Jakikolwiek był twój plan, febrę zakończy się on wraz z tobą, tu i teraz. Łakniesz krwi tak jak ja, jednak zwycięży tylko najlepszy. Zakończmy to raz na zawsze. Spadamy stąd, bo gościu będzie, wiecie, strzelał do mnie. Tak, stój śmieciu, te sprawy. To jest taka, wiecie, walka z bossem trochę. O kurde, on jest tak o nie! Tak blisko był mnie, poważnie. Dobra, to już wiem, że trzeba spierdzielać, gdzie pieprz rośnie. No nie, no biegnij, debilu! O Jezus, kochany. No tak, jeszcze w jaszczurki się wpierdziel. Idealnie. O, jeszcze mnie zatruł. Dobra, wydaje się, że mnie nie goni, ale... Kurde, ale to było słabe przedstawienie. Się podkłam dosłownie o własne nogi. Dobra, wyleczymy się i zaraz się nim zajmiemy. On też potrafi strzelać z łuku, także... Pod tym względem trzeba być ostrożnym. No, jak widzicie, on też będzie strzelał do mnie. Okej, okay, widzę, że jego strzały też nas zatruwają. Mamy jego kuszę, bełt. No i febrę. No dachi, majstersztyk febrę, broń naostrzona, zatruta, długość broni, ładna, obrażenia, wymaga zręczno... Uff, no normalnie, najlepsze, co można by było mieć. Mamy też list i głowę. Dobra, ta trucizna zaraz minie. Pierwsze co, zmieniamy broń. To jest duży przeskok. Kusza febrę. Jakbyśmy grali pod kuszę, to by była bardzo opłacalna. Eliksir zręczności. Dobra, napijmy się tego. I tego. I zaraz powinna mi minąć ta trucizna chyba.
Tak jest, minęła. I mamy jeszcze pierścionek do zręczności. Ale mamy list. Febre, to zadanie będzie twoim ostatnim. Janus za długo siedział już na tronie. Musi nadejść koniec jego panowania. Zabij go dla mnie, ale tylko jego. Wtedy będziemy kwita. Nie jest istotnym, kto przejmie po nim tron. Da nam to wystarczająco czasu na wprowadzenie naszego planu. Jak tylko orkowie znowu zaczną nadzierać w tym kierunku, musisz jak najszybciej zniknąć z Asun. Nic nie będzie już takie, jak dawniej. To nie było łatwe zadanie. Nie dziwię się, że wielu nie zdołało temu podołać. Musimy wrócić do Sajda. Okej, no to wracamy. Obóz bandytów. Idziemy w takim razie od razu do niego. Zróbmy zapis tutaj, żeby nie było jakiegoś przypału. Zadanie wykonane. Febre nie żyje. Trzymaj. Bardzo dobrze, mój drogi. Zaimponowałeś mi. Mimo to zastanawiam się, jak prosty włóczęga sprostał temu zadaniu. Udało mi się dobrze przygotować dzięki twoim dokładnym instrukcjom. Oceniłem ryzyko i na tej podstawie podjąłem się zlecenia. Jak widać, moje podejrzenia się sprawdziły. No dobra, ale czy naprawdę uważasz, że zwykły bandyta mógłby temu podołać? Potrafię oceniać ludzi, znam się na tym na tyle dobrze, że potrafię stwierdzić, do czego są zdolni. Nie ma znaczenia, kto i jak wykonał pracę, prawda? Nie jestem zbytnio zainteresowany twoją historią, więc szybko wypełniłem swoją część umowy. Mam więc nadzieję, że odwdzięczysz się tym samym. Okej, nieważne jak to zrobiłeś. Bardziej interesuje mnie to, kim jesteś i dla kogo naprawdę pracujesz. Nawiasem mówiąc, jesteś również znany jako wojownik w wolnym obozie. Nie, to musi być pomyłka. Z pewnością z nimi byłem, ale nigdy nie byłem jednym z nich. Jakoś nie chcę się w to wierzyć. Będziesz musiał. Nie mogę ci udowodnić ani jednego, ani drugiego. Będziesz musiał mi zaufać. Muszę? Poważnie? Pytam dlatego, że nie lubię patrzeć, jak ludzie z twoimi umiejętnościami próbują użyć ich przeciwko mnie, w jakiejkolwiek formie. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Życzę samej, a co z twoją częścią mowy? W porządku, dotrzymam słowa. Powiem ci wszystko, co wiem. Niedawno magowie spoza miasta skontaktowali się ze mną osobiście dzięki naszym pośrednikom. Nie byli stąd? Nie, nie byli, a teraz pozwól mi skończyć. Chcieli, żeby ukradziono coś, co należało przywieźć w konwoju do klasztoru. Mieli na myśli jakąś starą książkę, którą chcieli odzyskać. Resztę łupów mogliśmy zabrać dla siebie, ale okazało się, że nie było ich zbyt wiele. Przynajmniej dali nam znać kiedy i skąd uderzyć. Z drugiej strony, sam napad był podejrzanie zbyt łatwy. Magowie z zewnątrz to świetny trop. Chcę ich imion i miejsca pobytu. Nie wiem, gdzie teraz są. Z perspektywy czasu zapewne wciąż są z książką gdzieś na wyspie. Nie mam pojęcia, co właściwie chcą osiągnąć. Adrian i Magus, chyba tak się nazywali. W ramach podziękowania młodszy z nich zmodyfikował i ulepszył nasz teleport przed obozem. Ale wydaje mi się, że już skądś ich znasz. No to pięknie. Nie, te imiona nic mi nie mówią. Ale spróbuję znaleźć ich w klasztorze. Mogą mieć inne, dobrze płatne zlecenia. W każdym razie dzięki za informację. Myślę, że na razie skończyliśmy. Tak, prawdopodobnie chcesz teraz przejść na emeryturę i zasługujesz na to, ale z chęcią się z tobą skontaktuję. Z pewnością wkrótce się odezwę, niedługo się spotkamy. Interesy z tobą to czysta przyjemność. No to pięknie, naprawdę. Magus i Adron wynajęli bandytów, aby wykradli dla nich książkę z bagien. No to naprawdę pięknie, mamy konspirę jedną wielką, nie? Dobra, do klasztoru lecimy. Od razu do Karadora z tymi informacjami. Och, masakra totalna, naprawdę. Ja nie wiem, jak to działa. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw, że wiecie, że to byli zdrajcy tak naprawdę. Najgorsze jest to, że w sumie Magus był konserwatio.
No, oni mieli dobrą reputację, a tutaj wychodzi na to, że konserwatio, kurde, coś odwala, nie? Kurde, nie wiem, czy... niepotrzebnie tu schodziłam, bo Karador jest chyba tam na górze. Już tak z przyzwyczajenia zresztą. Jesteś tutaj? Jesteś, dobra. Robimy zapis w takim razie. I zobaczmy. Karadorze, wiem, kim są zdrajcy. Magus i Adrian zlecili bandytom przeprowadzenie ataku. Tak? W takim razie wszystko zaczyna mieć sens. Co masz na myśli? Nie ma ich tutaj i to od kilku dni. Zabrali ze sobą wszelkiego rodzaju księgi i inne cenne artefakty, po czym po prostu zniknęli. Zaplanowali to wszystko, ekspedycja, atak i co dalej? Ja też tego nie wiem, nie mam pojęcia, czego dokładnie oczekują od tej księgi, ale orkowie i ich dawny sługa znów odegrają w tym swoją rolę. W liście od dołowcy nagród wspomniano o ataku orków. Jeśli orkowie powrócą, będziemy zmuszeni opuścić Asun. Jednak nie będę w stanie przeprowadzić ataku na władcę. Nie będą, pozbyłem się już zabójcy. Jeden z nich musiał to napisać, ale co Magus i Adrian mogliby zyskać na jego śmierci? Jeszcze nie wiem, ale to nie jedyny powód, dla którego muszę powiedzieć o tym księciu. W porządku, dam ci ten dokument, weź go ze sobą. Miejmy nadzieję, że gwardziści cię z tym przepuszczą. Jak tylko będę mieć nowe informacje o Magusie i Adrianie lub księdze, wyruszę do miasta, aby się z nim zobaczyć. To wszystko? Tylko ten dokument? Nie sądzę, że wywrze na nich wrażenie. Co jeszcze powinienem ci dać? Wcześniej mnie teleportowałeś. Nie możesz mnie po prostu teleportować przed zamek lub od razu do mnie dołączyć? W ten sposób możemy zaoszczędzić czas. Nie mogę jeszcze z tobą iść, ale w porządku, spełnię twoją prośbę. Skąd się wziąłeś? Przysłał mnie Karador, opat klasztoru. Muszę porozmawiać z księciem. Spójrz. Chwileczkę, wstęp mają tylko gwardziści i przedstawiciele korony, a poza tym... Zejdź mi z drogi. Równie dobrze mogłem dostać się prosto do komnat księcia, a jego strażnicy nic by o tym nie wiedzieli. Byłoby to jednak równie taktowne, co wyważenie drzwi, więc wcale nie proszę o pozwolenie. Po prostu się cię o tym informuję. Więc zejdź mi z drogi. Oto jestem i w zamku księcia. To zapewne najbardziej strzeżone miejsce na całej wyspie. Książę Albrecht powinien być w sali tronowej. Nareszcie mu opowiem o tym, co mnie spotkało. Dobra, zróbmy jakiś zapis. No i chodźmy w takim razie. Wchodzisz właśnie do rezydencji księcia. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie denerwuj mnie teraz. Muszę zobaczyć księcia. Asun jest w wielkim niebezpieczeństwie. Cokolwiek chcesz powierzyć księciu Albrechtowi, możesz też powierzyć mnie, jego wiernemu dowódcy. W tej chwili chcę tylko ciszy i spokoju. Żadnych gości. Chwila. Jesteś jego doradcą? Kim ty w ogóle jesteś? Ten raz zignoruję twój zuchwały ton głosu. Nazywam się Grom. Nieco ponad księżyc temu zostałem wysłany z kontynentu na Asun na moim statku, aby pomóc księciu swoimi słowami i czynami. Naprawdę? Ale oczywiście statek nigdy nie dotarł w całości, tylko zatonął kilka mil od brzegu. Ambasador króla ledwie ocalił swe życie, podczas gdy reszta załogi nędznie utonęła na morzu. Ale został ocalony przez troskliwych ludzi z plaży, którzy podali mu jedzenie i picie przy ciepłym kominku, tak? Wybacz, ale to zupełnie niestosowne i nie muszę podawać żadnych informacji, ale namawiam do ponownego odwiedzenia naszego księcia w odpowiednim czasie. No tak, przecież czujesz się zagrożony, Gromie mój, ty stary przyjacielu. To nie może być prawda, chociaż ty zapchlony szczurze, byłeś nawigatorem na moim statku, zaufałem ci, pozwoliłem ci wytyczyć kurs i sprawiłem, że dobrze ci się żyło pod moim przewodnictwem. Więc tak mi podziękowałeś, pozbawiając mnie wszelkiej tożsamości i godności. Czy wiesz, przez co musiałem przejść przez ostatnie kilka nocy, kiedy ty napychasz swój brzuch moim kosztem? Straż, pomocy, intruz próbuje zamordować księcia. Chodźcie tu i pomóżcie mi. Dobrze sobie radzisz, osobiście wyrwę ci ten kłamliwy język. Jakieś problemy? O, to mamy problem. Cholera, zabrali mi nawet dziennik. Powinienem uważnie słuchać tego, co mają do powiedzenia. O nie, gra się zbugowała. Dobra, musimy się odbugować. Już?
Tak jest. Jakieś... Nie mam przy sobie mojego dziennika. O nie! Kurde, masakra. Dzisiaj jest dobry dzień. Łatwo ci mówić. Domyślam się, mam na imię Ryan. Witaj w moim skromnym domu. Jestem... Nie obchodzi mnie to. Muszę... Uważaj, więźniu. Masz teraz do podjęcia ważną decyzję. Opcja pierwsza. Zamknij się i rób, co ci każę. Wtedy zobaczymy, czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić. Opcja druga. Zgrywaj ważniaka i zostań tu do końca życia, a będzie to bardzo krótkie życie. To nie tak, oni... Słuchaj, możesz sobie tego wszystkiego oszczędzić. Zaufaj mi. Jestem twoją jedyną szansą na wydostanie się stąd. Mam jakiś wybór? Nie. I jeszcze jedno. Nie myśl sobie, że mnie oszukasz. Wszyscy tutaj grają według moich zasad. W porządku. Co mam zrobić? W sumie to dość proste. Zostań mistrzem areny. Jeśli zdołasz to zrobić, jakoś przeżyję utratę jednego więźnia. Rozumiem. Zanim wypuszczę cię z celi, dwie sprawy. Po pierwsze, będziesz nosił ten hełm przez cały pobyt tu. Czemu? Chcę zapobiec powiązaniu twojego zniknięcia ze mną. Chcę z powrotem mój dziennik. Chyba jeszcze tego nie zrozumiałeś. Ode mnie zależy twój los. Ale to jest mi obojętne. Dobra, coś jeszcze? Zgłoś się do Aderpo. On da ci sprzęt i przedstawi cię tłumowi. A, skoro już tu jesteś na arenie, równie dobrze możesz dla mnie coś zrobić. Jasne, czemu nie? Okej, tutaj masz szkatułki, po jednej dla każdego pracownika areny. Zawiera zapłatę dla osoby, której imię jest na niej wyryte. Po prostu zapytaj wszystkich o imię, a następnie daj odpowiednią szkatułkę. Tak po prostu dajesz mi te wszystkie rzeczy? Myślę, że jesteś wystarczająco błyskotliwy, aby nie chcieć mnie za wroga. Bez kluczy i tak nic z tym nie zrobi. To nie tak, że możesz po prostu z nimi uciec, dostarcz wszystkie szkatułki, a potem wróć do mnie po nagrodę. Czemu pokładasz we mnie nadzieję? Kiedy to powiedziałem? W końcu mocno wierzysz, że zostanę mistrzem, nawet nie sprawdzając, jak walczę. Ujmę to tak, zauważyłem, kto ostatnio maczał palce w każdym większym incydencie w okolicy. Poza tym zmieniłeś się od twojego pierwszego razu tutaj. Myślę, że tym razem zasługujesz na prawdziwą szansę. Kradzież będzie graniczyła z cudem. 133 zręczności. Ej, no dobra, nie mam tyle. Nie wypuścisz mnie stąd? Najpierw załóż hełm, a potem otworzę bramę. Potrzebuję informacji. Gdzie ja właściwie jestem? Na wielkiej arenie Asun, kretynie. Miejscu największego widowiska na całej wyspie. Brzmiałoby świetnie, gdyby nie było tylko widowiskiem. Ale właśnie tak widzi to tłum. Jesteś właścicielem areny? Niestety nie. Arena należy do miasta, a więc do księcia. Po prostu nią zarządzam. Prowadzę ją od lat i zapewniam spore dochody, ale co robi miasto? Zamiast zwiększać moją pensję, wysyłają audytorów, aby upewnić się, że nie obstawiam zakładów. Dość bezczelni są ci urzędnicy. Możesz im to powtórzyć, pewnie będą zaskoczeni. Jak zostać mistrzem? W zasadzie jest to bardzo proste. Musisz tylko przetrwać 10 rund, a potem walczyć z mistrzem. Jeśli pokonasz Jaro, sam zostaniesz mistrzem areny. Baw się dobrze. Kim jest dowódca drużyny? Dowódca drużyny jest odpowiedzialny za drużynę gladiatorów. Dostaje sprzęt i popularyzuje go wśród publiczności. Trzech dowódców drużyn jest oczywiście w ciągłej rywalizacji, ponieważ zbierają niewielką część wygranych z zakładów, jeśli ich zawodnik wygra. Gdzie mój sprzęt? Obecnie skonfiskowany przez rekrutów. Nie zobaczysz go ponownie w najbliższym czasie, ale spróbuję go odzyskać. Jak zamierzasz zdobyć rzeczy? To już mój problem. Rób, co ci mówię, a odzyskasz swoje rzeczy, zanim zdasz podzić łapówkę. Nawiasem mówiąc, sprzęt do swoich walk dostaniesz od Aderpo, ale później go zabierzemy. A ktoś może mnie tu czegoś nauczyć? Tremel, Kowal z pewnością pomoże ci w nauce siły. Szef kuchni Nero, były gladiator, pomoże ci z walką bronią białą. Hezran, magia, sierżant Nel, broń dystansowa i zręczność, tam jakiś gościu, dobra. No okej, no to w takim razie, co mówi mi dziennik? Mogę pomóc Ryanowi, dostarczając zapłatę pracownikom areny. Teraz jestem blisko celu. Ryan, zarządca areny, powiedział mi, że mnie wypuści, jeśli wyświadczę mu przysługę. Okej, szkatułka, mój dziennik. Mamy hełm.
Okej, bierz się do roboty. Dobra, mamy to. Kurde, no nie wiem, jak to działa. Dobra, pogadajmy. Wszystko w porządku? Proszę, zostaw mnie w spokoju. Muszę znaleźć sposób, aby się stąd wydostać. No tak, no. Okej, szczury mamy duże przez przypadek. Tu jest nawet jakaś kobieta na arenie? Jak się masz? Jestem w dupie, nie widać. Paryż oczywiście po raz kolejny nie mógł trzymać rąk przy sobie. Czyżby miał słabość do kobiet? Żebyś wiedział, właśnie zgarnęliśmy sporo fantów od wieśniaków, ale Paryż znów zaczął się zabawiać z jakąś dziewczyną. Szybko jednak zorientowała się, kim jesteśmy, a historia się kończy tym, że zostaliśmy złapani. Cześć Paryż. Wszystko git? Niestety w tych mrocznych godzinach nie ma kobiet, o które można zabiegać. Jest jedna. Tak, ale czarna róża grozi mi śmiercią już wtedy, gdy zacznę rozmowę. Nie wylądowałeś tu przez kobietę? Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, zapytaj Hektora. Nigdy nie męczy się opowiadaniem naszej historii. Kurde, mogę zagadać do tej dziążki? Trochę za daleko jest. Tu są nawet jakieś inne postaci. Wilk Alfa. Możemy z nim pogadać, widzę. Co u ciebie? Każdy, kto postawi stopę na moim terenie, musi zginąć. Teraz Arena to moje terytorium, na którym ja i moja sfora polujemy, okej. Mamy maga. Czemu nie jesteś w klasztorze? Klasztor, byłeś tam w ogóle? Już kilka razy. Co sądzisz o tamtejszych magach? No cóż, niekompletni idioci. Magia nie jest sztuką ani narzędziem, magia jest bronią. Bronią potężną, zdolną do zdobycia wiedzy i siania postrachu. Teraz rozumiem, czemu już tam nie jesteś. No tak. O Jezu, mamy Kraba i Goyla, ale nawiązanie do Harry'ego Pottera. Chcesz pogadać, to idź do Servito, ok? Mam nadzieję, że nie dostanę w łeb za chodzenie tu. Kurde, no nie sądziłam, że się znajdziemy na arenie. Tu jesteś, widziałem, jak cię wtrącają. To przywołuje wspomnienia, prawda? Jak mówi przysłowie, w życiu każdego spotykamy się co najmniej dwa razy. Jestem ciekaw, czy spotkamy się na arenie, czy też wykitujesz wcześniej. Dostanę swoją zemstę. Zobaczymy. Mam iść za nim? Co to jest w ogóle? Diabelsko trudna kradzież. Dajcie spokój, to było proste. Okej, z Jaro nie mogę gadać. Mamy Nila. Nie jesteś pracownikiem, prawda? Cóż, jak to się mówi nieoficjalnie, więc Ryan cię przekupuje. Co masz na myśli w zamian za to, że robię dla niego różne rzeczy, on we mnie inwestuje? Powiedz mi swoje imię, abym mógł przekazać ci inwestycje Ryana. Proszę bardzo, wspaniale. Dobra, czyli to jest ten jeden z ziomów. Co cię tu sprowadza? Z pewnością nie dzielę się przeszłością z każdym zawodnikiem. Mogę cię jakoś przekonać? Przynieś piwo, to pogadamy. Czegoś mnie nauczysz? Dobra, zapłata. Dobra, łuk. Okej. Dobra, widzę, że... Cudownie, naprawdę. Pagina to musi mieć chyba naprawdę tam, wiecie... się cieszyć, nie? Jezu, jakie to miejsce jest wielkie. Dobra, może po kolei, co? Dobra, tu był strażnik, Jaro, te sprawy. Tu jest Tremel. Musisz być pracownikiem areny, tak? Właściwie czuję się, jakbym był najbardziej zapracowanym kowalem w kraju. Nazywam się Tremel. Zdecydowanie zasłużyłeś na szkatułkę. Praca się opłaca, dzięki. Kradzież klucza. Możesz mnie czegoś nauczyć? Siły możesz. No tak, już wiemy o tym. No okej, okay. Hemley. Jesteś pracownikiem. Jestem przyszłym szefem. Nie posiadam szkatułki dla przyszłego szefa. Okej, okay, nazywam się Hemley. Jestem aspirującym mistrzem drużyny, który chce przejąć arenę. Proszę bardzo, twoja szkatułka. Co sądzisz o innych dowódcach drużyn? Jesteś ze starym szalonym Aderpo, prawda? Twój pech to i tak lepszy niż ten pajac Roko. Nie byłoby ci lepiej ze mną.
Byłoby ci lepiej ze mną. W przeciwieństwie do mnie, ta dwójka nie ma ani intelektu, ani środków finansowych, aby w pełni wykorzystać potencjał swoich wojowników. Niedługo się przekonasz. Kim jesteś? Jestem Aderpo, weteran dowódców drużyn, starszy niż sama arena. Okej, mam dla ciebie szkatułkę, musisz być nowym wojownikiem, skąd wiesz? Miałem wizję podczas robienia kupy dziś rano. O tobie, będziesz nowym mistrzem. To nie jest prawda. Tak, ale powoli do tego dojdziemy. Jesteś dowódcą twojej drużyny, dbam o twój ekwipunek i wygląd. Po długim namyśle zdecydowałem się dać ci do wyboru trzy role, które zachwycą publiczność. Czemu nie mogę być sobą? Masz maskę, nikt cię nie zna, nikt nie powinien cię znać. Możesz być kim innym. Czy to nie wspaniałe? Kiedy dostanę sprzęt? Po wszystkim, później. Cóż, jak powiedziałem, wybierz jedną z trzech ról. Jako Joker ludzie cię pokochają. Urok i szyderstwo będą pamiętane przez mieszkańców tego miasta tak długo jak twoje dokonania. Z drugiej strony Moloch nie ma nic wspólnego z wybrykami. Mrozi krew w żyłach przeciwnika swoimi złowrogimi groźbami. Jeśli jesteś raczej cichym typem, męczennik może być idealny dla ciebie. Nigdy nic nie mówi, nigdy. Proste, ale efektywne. Więc w jaką rolę chcesz się wcielić? Jokera bierzemy. O tak, to będzie zabawne. Teraz, gdy wybrałeś swoją rolę, dam ci sprzęt. Na początku rzecz jasna nie jest on najwyższej jakości. Po prostu wygraj dwie rundy, a dostaniesz coś lepszego. Wybierz sprzęt, który najlepiej pasuje do twojego stylu walki. Mam w sumie 5 pakietów wyposażenia. Za każdym razem, gdy przetrwasz dwie rundy, możesz wybrać nowy. Dobra, jednoręczny miecz i łuk. Jak chcesz, otrzymasz ode mnie również skórzaną zbroję. Okej, kradzież klucza. Co dalej? To bardzo proste. Idziesz wieczorem do Ryana i mówisz mu, że chcesz walczyć. Jeśli okażesz się być dobry i wygrasz 10 walk, będziesz mógł walczyć z mistrzem. Zobaczymy, czy zdołasz to zrobić. Bardzo motywujące. To zależy od ciebie. Informacji potrzebuję. Ile masz lat? Dlaczego to pytasz? Powiedziałeś, że jesteś starszy niż Arena. No tak, pomagałem budować arenę. Później nie mieli nikogo, kto chciałby zaopiekować się zawodnikami. Wtedy pomyślałem sobie, Aderpo, dasz radę. Jako, że reszta budowniczych była palantami, to ja dostałem tę robotę. Więc ile masz lat? Przepraszam, ale nie mogę ci powiedzieć. Czemu? Albo nigdy nie umiałem liczyć, albo zapomniałem, jak to się robi. Wiesz, że jesteś szalony? Co masz na myśli? Może to, że masz sprawny... Beret? Nie mam żadnego beretu. Brak ci piątej klepki? Kiedyś ją miałem. Nie masz wszystkich w domu? Sam nie wiem, być może. Masz nierówno pod sufitem, tak? Skończ już wreszcie, przy budowie zdarzyło się wiele wypadków i nic ci do tego, co mnie spotkało. Tak, tylko pytałem. Co sądzisz o innych dowódcach drużyn? Masz na myśli Roko i Hemleya, lubię obu. Czyż nie jesteście konkurentami? Niby tak, ale Roko był kiedyś jednym z moich mistrzów, a Hemley jest nieszkodliwym idiotą. Trudno mi się złościć na nich obu. Czemu myślisz, że Hemley jest idiotą? Tylko spójrz, jak się porusza. Fa-fą-fa, jestem szlachcicem, błaznuję tylko i się nadyma. A tak. Niestety mam wrażenie, że Hemley nie za bardzo mnie lubi. Całkowicie słusznie. No nie, wielka szkoda, że taki jest. A, że nie słusznie. I co możesz mi powiedzieć o następnym przeciwniku? Z takimi pytaniami nie do mnie. Ryan z pewnością lepiej ci z tym pomoże. A kiedy dostanę lepszy sprzęt? Stopniowo zapracuj. Po wygraniu drugiej, czwartej, szóstej i ósmej walki możesz odebrać lepszy ekwipunek. Okej. Kim jesteś? Ty, nam pracownik areny. Jakie masz obowiązki? Mój obszar odpowiedzialności nie jest tak jasno określony, więc jesteś chłopcem od wszystkiego. Raczej człowiekiem do zadań specjalnych, ale to też nie do końca tak. W każdym razie twoje imię jest tutaj, więc wszystko jest w porządku. Bardzo dobrze. Czego mogę się nauczyć? O, zręczności uczy tytan. Spoko, chociaż mi się to raczej nie przyda. Klucz Tremela. Czekaj, co? Tytan miał klucz innego zioma? Dobrze zrozumiałam? Cześć, Roko. Kim jesteś? Roko mi z drużyny. Wielu wciąż mnie zna jako Roko Niszczyciela. Nigdy o tobie nie słyszałem. Jeśli nie masz nic ważnego, to odejdź, jestem zajęty. Mam dla ciebie szkatułkę. Coś jeszcze?
Co sądzisz o innych dowódcach? Aderpo oszalał. Być może w tym tkwi sekret jego sukcesu. Zrobił ze mnie mistrza. Mam niby robić tylko to, co mi mówi, albo tylko udaje szaleńca, albo jest absolutnym szczęściarzem. Z drugiej strony Hemley to królewski fircyk, który myśli, że arena jest jego placem zabaw. Uważaj na faceta. Byłeś kiedyś mistrzem areny? O tak, mówię ci, nie ma to jak podekscytowany tłum wołający twoje imię. Rocco Niszczyciel było wtedy na ustach wszystkich, arena była już wtedy krwawą, ale honorową sprawą. I z pewnością nie było tu wtedy tyle oszustw i tajemnic. Dobra, pytanie, czy... Widz areny. A czemu widz areny jest w środku? Nie rozumiem. Dobra, jeszcze możemy iść tutaj, w tę stronę. Najpierw może tu. Zobaczmy. Eliksir zręczności. Zabiorę sobie. I wypiję. Załóżmy sobie podstawową broń jakąś. I dobra, jeszcze możemy wejść na górę. Tu jest Hezran. Czym się zajmujesz? Ryan zatrudnił mnie do robienia różnych magicznych rzeczy. Wygląda na to, że nie cieszysz się dużym szacunkiem. W ten sposób jestem nawet lepszy. W każdym razie mam na imię Hezran. Obecnie prowadzę badania w sprawie każdej magicznej dziedziny. Mam coś dla ciebie. Wielkie dzięki. Trudna kradzież klucza. Czy mogę ci pomóc? Nie wiem, myślę, że nie spodoba ci się to zadanie. Inaczej bym nie pytał. Jak potrzebujesz pomocy, powiedz. Jestem trochę zawstydzony. W ciągu ostatnich kilku dni przeprowadziłem kilka naprawdę interesujących badań. Niestety moja czarna perła, którą badałem, zaginęła. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Jestem pewien, że dzień temu włożyłem ją do kieszeni. Gdzie mogę się zgubić? Od dłuższego czasu bywam tylko w pracowni pośród swojej aparatury. Byłem też w przedpokoju, gdzie schody prowadzą na pierwsze piętro. Praktykowałem sztuki magiczne. Okej, pomogę ci. Wspaniale, z góry dziękuję. Co tutaj robisz jako mag? Wykonuję wiele zadań jednocześnie. Moim głównym zajęciem jest ważenie mikstur. Czasami zdarza się też, że trzeba przyzwać silnego stwora albo do specjalnej walki. Dzięki mojemu zatrudnieniu tutaj zawsze mogę realizować mniejsze magiczne projekty. Na przykład, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego głos zapowiadający walki jest tak dobrze słyszalny na całej arenie? Opracowanie zaklęcia runicznego, które byłoby do tego zdolne, było trudne. Masz jakieś dalsze plany? Moim marzeniem jest opracowanie zaklęcia runicznego, które automatycznie chroni ciężko rannych wojowników przed śmiertelnymi obrażeniami. W ten sposób liczbę zgonów można by zredukować do zera praktycznie z dnia na dzień, ale to wymaga dużo pracy. Czemu nie jesteś w klasztorze? Co masz na myśli? To tam udaje się większość magów. Byłem tam już wcześniej, ludzie tam są mili, ale szczerze nie pasuję tam. Powiedziano mi, że mam olbrzymi magiczny talent, ale to tylko wzbudziło zazdrość pozostałych. Tu jest dużo lepiej, Ryan i inni pozwolili mi pracować w spokoju. Mogę się nauczyć czegoś? Magiczna moc, dobra. Nie potrzebujemy many. Kogo my tu mamy? Strażnika areny. O, tu jest Ryan w ogóle. Widzę, że tutaj wszyscy sobie przyszli. Pytanie, czy już każdemu dałam szkatułkę? Wygląda na to, że nie. Tu jest jeszcze Nero. Kim jesteś? Nero to moje imię, jestem kucharzem. Oto twoja szkatułka. Okej. Mogę wszystkim kraść te klucze, to jest bardzo dziwne. Ale to już chyba wszystkie szkatułki, nie? Rozdałem szkatułki. Bardzo dobrze, nie tylko poznałeś ważne osoby, ale także zasłużyłeś na małą, przydatną nagrodę. Ten amulet może pomóc ci pozostać przy życiu w nadchodzących trudnych rundach. Dobra, moi drodzy, myślę, że tak. W kolejnym odcinku sobie pogadamy z resztą ludzi, których już nie zostało dużo. No i będziemy walczyć na arenie, no nie? Na to zresztą by wyglądało. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to już by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza.
Jeżeli chcecie, możecie dołączyć do Discorda. Link macie w opisie pod filmem. A ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!